Tarkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do współpracy lokalne firmy handlowo-usługowe. Do dyspozycji wolne przestrzenie handlowe w Galerii Karkonoskiej w samym centrum Jeleniej Góry. Preferencyjne stawki dla jeleniogórskich przedsiębiorców. Darmowy dostęp do internetu. Do dyspozycji także wolne powierzchnie biurowe z możliwością korzystania z multimedialnej sali konferencyjnej. Preferencyjne warunki najmu. Gratis pakiet dodatkowych usług. Spółka Wodnik zachęca do korzystania z internetowego biura obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. Jak to zrobić w sposób najprostszy? Oto instrukcja, krok po kroku. Wchodzimy na stronę internetową www.wodnik.net.pl/pl/IBO. Pobieramy formularz akceptacji i wypełniamy go. Wypełniony formularz wysyłamy na adres ibo@wodnik.net.pl. W odpowiedzi otrzymamy mail z linkiem potwierdzającym aktywację. Klikamy w ten link. W ciągu maksimum 3 dni otrzymamy akronim login z hasłem. Wchodzimy na stronę ibo.wodnik.net.pl i logujemy się. Od tej chwili po odczytaniu wskazań licznika przez pracownika spółki informacje o wysokościach opłat przychodzić będą do nas mailem na podany przez nas adres. Wszystko? Wszystko! Prawda, że łatwe? Po zalogowaniu do IBO będziemy mieli także dostęp do wielu innych informacji, m.in. podglądu faktur wystawionych od dnia następnego po aktywacji konta, historii wpłat z tolerancją 3-5 dni od dnia przelewu, kontroli rozrachunków związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, przeglądu historii wskazań wodomierza, przekazania odczytów, analizy zużycia wody odprowadzanych ścieków, weryfikowania danych ewidencyjnych, przesyłania i otrzymywania wiadomości o awariach, przerwach w dostawie wody. W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefoniczny 757 303 500 lub napisać maila ibo@wodnik.net.pl. Ruszyły dni otwarte jeleniogórskich podstawówek. Nie powinni się rodzice bać szkoły, rodzice sześciolatków. Adamek i Włoszczowska promowali osadę Śnieżka. Największy obiekt, jaki dotychczas zbudowaliśmy. Pierwszy inwestor w gryfowskiej strefie. Strefa ma 3 hektary 24 ary. Poniedziałek, 14 dzień marca, Damian Kostka, witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszamy na serwis informacyjny Telewizji Dami. Rozpoczął się cykl dni otwartych w jeleniogórskich szkołach podstawowych. Ta inicjatywa ma przede wszystkim na celu oswoić dzieci ze szkołą oraz zapoznać ich rodziców z ofertą kształcenia. Otwarte drzwi w minioną sobotę trwały równolegle w szkole podstawowej nr 2, 3 oraz 15. My udaliśmy się do centrum miasta, gdzie w popularnej dwójce na rodziców i dzieci czekało wiele niespodzianek. Na samym początku uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. Tradycją śródmiejskiej podstawówki są zarówno zajęcia taneczne, jak i wokalne. Jeżeli chodzi natomiast o samą inicjatywę Dni Otwartych, to ma ona na celu pokazanie przyszłym uczniom oraz ich rodzicom tego, co dana placówka oferuje, także poza nauką. Trwa taka mocna dyskusja, szczególnie w domach, gdzie są sześciolatki, kiedy posłać je do szkoły. Mamy całe zamieszanie z tym związane. Chcemy wejść w tę dyskusję jakby trochę obok, nie opowiadając się szczególnie po tej czy innym, po innej stronie sporu tego, kiedy dzieci posłać. Choć jesteśmy przygotowani do przyjęcia sześciolatków, no można zobaczyć, jak to wygląda. Klasy, meble, toalety, pomoce naukowe. To wszystko jest przygotowane i przede wszystkim nauczyciele. W sumie na przestrzeni kilku lat miasto Jelenia Góra wydało na przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich ponad 300 tysięcy złotych. Na tę ogólną sumę składa się zarówno wyposażenie sal, jak i otoczenia placówek.
Pracujemy nad tym już od kilku ładnych lat. Każdego roku i przystosowanie, jeśli chodzi o bazę budynków szkolnych, jak i również dokształcanie nauczycieli w zakresie nauczania wczesnoszkolnego i podejścia właśnie do dzieci sześcioletnich. Jest to na pewno duża różnica w stosunku do przygotowania dzieci siedmioletnich i nauczyciele, szkoły zdecydowanie są do tego przygotowane. A jak sytuacja z kształceniem sześcioletnich dzieci wygląda w szkole podstawowej numer 2? Tego m.in. mogli dowiedzieć się rodzice korzystający z sobotnich dni otwartych. Już teraz po 2 latach muszę powiedzieć, że nie powinni się rodzice bać szkoły, rodzice sześciolatków. My mamy obecnie dwa zespoły dzieci sześcioletnich. W jednej klasie jest 5-latek i 5,5-latek i naprawdę dzieci dają sobie radę. Dzieci są ciekawe świata, dzieci chcą się uczyć, dzieci chcą zdobywać wiedzę, poszerzać swoje wiadomości. My zajęcia regulujemy tutaj wewnątrz klasy w miarę potrzeb. Jeśli jest potrzeba na śniadanko, no to przerywamy zajęcia, jemy śniadanko. Jeśli widzę, że już, że tak powiem, dzieci ruchowo już nie dają rady, więc przerywamy zajęcia, bawimy się. W związku z tym reguluje to właściwie rytm pracy dzieci. Są przerwy, jemy śniadanie, bawimy się zabawkami. Fajnie. Fajnie. Miło. I mamy zabawki. W zajęciach pokazowych oprócz dzieci, które już podejmują naukę kształcenia w szkole podstawowej, brali także udział tegoroczni absolwenci przedszkoli. Oczywiście pod baczną obserwacją rodziców. Bo myślę, że moje dziecko jest na to gotowe. Ma za sobą już prawie 2 rok zerówki i my jesteśmy w innej sytuacji. Dlatego ja już dawno podjęłam decyzję i dzisiaj się tylko upewniłam. Jest zdecydowane, że dziecko pójdzie do szkoły. Warto? Myślę, że warto. A jak szkoła, pana zdanie jest przygotowana? Podoba mi się, tym bardziej na starszy syn chodzi do tej szkoły. A już w środę odbędą się kolejne dni otwarte. Tym razem w szkole podstawowej numer 6 o godzinie 17, szkole podstawowej numer 10 o 16 i zabobrzańskiej 11 o godzinie 17. Zespół folkowy Szyszak w tym roku obchodzi swój okrągły jubileusz 5-lecia działalności. Z tej okazji w Miejskim Domu Kultury Muflon odbył się koncert promujący ich nową płytę. Biała w suknie z kropli rosy. Karkonoski zespół folkowy Szyszak tworzy 7 przyjaciół. Maciej Gałęski, Marek Piwowarski, Michał Piwowarski, Andrzej Gniewek, Zbigniew i Aleksandra Jurczenko oraz Witold Stambulski. W swoim dorobku Szyszak ma już za sobą wiele koncertów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Natomiast wracając do sobotniego koncertu w Muflonie, to zbiegł on się z premierą kolejnej płyty zatytułowanej Stąd Jesteśmy, która miłośników tego gatunku muzyki zabierze we wspólną wędrówkę po Karkonoszach. Intencją tego koncertu jest zaproszenie maksymalnie dużej ilości zainteresowanych oczywiście wędrowaniem po Karkonoszach, żebyśmy wspólnie zwiedzili te najpiękniejsze miejsca. Oczywiście wędrówka jest muzyczna, słowna. Wiele osób tutaj przyjechało specjalnie z nami powędrować. W roku 2016, w którym zespół Szyszak obchodzi jubileusz 5-lecia działalności, odbędzie się wiele koncertów, w trakcie których zaprezentowane zostaną zarówno stare utwory, jak i te z najnowszej płyty. Kontynuujemy przede wszystkim naszą wędrówkę po schroniskach karkonoskich. Już jest niedużo takich, które jeszcze zostały, aby zagrać tam koncert. Myślę, że finał będzie na Śnieżce. Sobotni koncert w Miejskim Domu Kultury Muflon przyciągnął spore grono melomanów. Kolejną okazją do wysłuchania Szyszaka mieszkańcy powiatu oraz turyści będą mieli już w kwietniu. Jednak szczegóły dotyczące występów, jak i płyty Stąd Jesteśmy dostępne są na stronie internetowej kapeli. W minionym tygodniu oficjalnie otwarta została część hotelowa osady Śnieżka w Łomnicy. Medical Spa and Conference rozpoczęła swoją działalność w obecności nie tylko inwestorów, ale i polskich gwiazd sportu. Medical Spa and Conference to jak dotąd największa inwestycja spółki, która uzupełnia bogatą ofertę osady Śnieżka. Dzięki nowemu obiektowi do dyspozycji klientów są już 273 apartamenty, 72 pokoje hotelowe, nowoczesne centrum zabiegowe Medicare, strefa spa and wellness z basenami, saunami, jacuzzi, licznymi gabinetami odnowy, rodzinne centrum rozrywki, 3 restauracje i 3 w pełni wyposażone sale konferencyjne. Jako jeden z niewielu w regionie, kompleks Osada Śnieżka może pochwalić się zewnętrznym centrum rekreacji w formie lapońskiej osady. Karkonosze są górami wędrownymi, są świetnym miejscem do wypoczynku, do aktywnego spędzania czasu.
Zbudowaliśmy tu pierwszą inwestycję, spodobało nam się, podoba się to naszym gościom, naszym klientom. Stawiamy na dalszy rozwój w tym regionie. Na oficjalnym otwarciu obiektu byli obecni nasi polscy sportowcy. Przygotowujący się już do kolejnej walki w Osadzie Śnieżka bokser Tomasz Adamek oraz mistrzyni świata w kolarstwie górskim i srebrna medalistka z Pekinu Maja Włoszczowska. Bardzo mi się spodobał projekt, byłam pod wielkim wrażeniem rozmachu inwestycji, a uważam, że Jeleniej Górze bardzo, bardzo tego typu obiektów brakowało. Właśnie bazy noclegowej, miejsca, gdzie i rodziny z dziećmi mogą przyjechać i swobodnie wypoczywać, i sportowcy, kolarze, bo to jest też świetna baza dla osób lubiących jeździć na rowerach. Bo trenujemy tutaj po raz drugi. Pierwszy raz był szczęśliwy i mam nadzieję, że ten też taki będzie. No, warunki są świetne, mamy wszystko, co potrzeba, by się dobrze przygotować do walki. Jednak na tym projekcie spółka nie chce poprzestać. Kolejne inwestycje są już w fazie realizacji. Ta inwestycja otworzyła przed nami możliwości reinwestowania środków w Szczalskiej Porębie. Chcemy w Karkonoszach w przeciągu najbliższych 3 lat zbudować łącznie do 1000 pokoi hotelowych. Jesteśmy na dobrej drodze. Inwestycja w Szklarskiej Blue Mountain Resort już wystartowała. Najlepszą ocenę osadzie Śnieżka wystawiają jej klienci. Kompleks jak dotąd może pochwalić się zaskakującą średnią ilością odwiedzających. Obecnie utrzymuje się na poziomie 75%. Instalacja liczników SMART, czyli inteligentnych wodomierzy, staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Wśród dolnośląskich firm wodociągowych póki co jedyną, która wprowadziła taką możliwość, jest spółka Izery z Lubomierza. System, który spółka Izery wprowadziła nie tak dawno, pokrótce polega na zainstalowaniu na liczniku specjalnej nakładki, dzięki której od razu można odczytać zużycie wody w danym mieszkaniu. Takie urządzenie różni się zdecydowanie od wodomierza radiowego, który kilka lat temu wprowadził chociażby Jeleniogórski Wodnik. Jest to współpraca z polską firmą produkującą nakładki i siecią Orange, operatora, z którym współpracujemy. Ta technologia przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas pracowników, którzy w skali miesiąca, tydzień poświęcali na dokonywanie takich odczytów. Dzisiaj to się praktycznie odbywa zdalnie. Kolejnym plusem tego rozwiązania jest wygoda, gdyż odczytywacz nie musi podjechać pod lokal, tylko dane uzyska bezpośrednio w swoim miejscu pracy. Centrum dowodzenia, biuro, aplikacje i to wystarcza, żeby obsługa klientów całodobowo odbywała się w jednym miejscu. Czy mieszkaniec dodatkowo musi za to płacić? Nie, to jest wkalkulowane w opłaty abonamentowe, rozłożone w czasie długoterminowym, bo taka jest umowa z operatorem. Nie stanowi to na pewno przyczyny do wzrostu cen dla mieszkańców. Dzięki specjalnej aplikacji klienci firmy Izery mogą na bieżąco sprawdzić ilość zużytej wody w mieszkaniu z dokładnością co 4 godziny, a zastosowanie monitoringu wielkości zużycia u poszczególnych odbiorców pozwala na ograniczenie strat wody. Ewentualna awaria zarówno wodomierza, jak i sieci wewnętrznej klienta jest natychmiast zasygnalizowana przez system, co pozwala na szybką reakcję ze strony spółki. Od początku roku szkolnego Jeleniogórskiej Podstawówki we współpracy z Policją i Strażą Miejską realizują działania na rzecz edukacji swoich podopiecznych pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawdziliśmy, jak wyglądają takie zajęcia w Szkole Podstawowej nr 6. Obecnie wszystkie szkoły podstawowe starają się możliwie jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych nie tylko pod kątem wiedzy z dziedziny nauki, ale i tej bardziej życiowej. Dlatego ważne miejsce w planie edukacyjnym zajmują lekcje z zakresu bezpieczeństwa. I patrzymy jeszcze raz. Od początku roku prowadzimy wspólnie z Policją, Strażą Miejską lekcje, na których dzieci dowiadują się, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po drogach, jak przechodzić przez jezdnie, jakie nosić ubrania, żeby były widoczne w niepogodę. O tym, jak ważny jest to temat, najlepiej widać po policyjnych statystykach. Wypadki z udziałem pieszych w Polsce nadal stanowią 26% wszystkich zdarzeń drogowych. Pomału się to zmienia, dzięki m.in. tego typu akcjom. W ramach współpracy ze Strażą Miejską, w ramach Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa prowadzimy takie działania cykliczne, spotkania z dziećmi, gdzie podczas tych spotkań edukujemy. Żeby być bezpiecznym, to trzeba właśnie współpracować ze służbami mundurowymi. Tak jak szkoła tutaj, tak jak pani dyrektor współpracuje z naszymi służbami i staramy się przekazywać tą wiedzę.
Jednak w trakcie zajęć dzieci nabywają nie tylko cenną wiedzę, ale i rzeczy, dzięki którym stają się bardziej widoczne na drodze. Firma od 2010 roku wraz z rozwojem angażuje się coraz bardziej właśnie w działalność na rzecz bezpieczeństwa. Jest to udział bezpośredni w kampaniach, czyli doposażanie szkół w kamizelki odblaskowe, jeżeli chodzi o aspekt wycieczek na zewnątrz, jak również odpaski odblaskowe. Na koniec sprawdziliśmy wiedzę dzieci ze szkoły podstawowej numer 6. Wyniki napawają optymizmem. Co dzisiaj dowiedziałeś się takiego ciekawego na zajęciach? Jak przechodzić przez ulicę. No jak się przechodzi przez ulicę? Trzeba podnieść rękę i mieć odblaski. Trzeba grzecznie iść i nie zaczepiać nikogo. Dostaliśmy na zajęciach kamizelkę i odblask. Będziesz ich używał? Tak. Odblaski w czym pomagają? Żeby nas auto nie przejechało na ulicy. Kiedy będzie jechał samochód, a będzie miał zepsute światło, to będzie nas widział. Oprócz zajęć z policją i strażą miejską, placówki oświatowe często organizują szereg innych wydarzeń o tematyce bezpieczeństwa. Dla przykładu, w szkole podstawowej numer 6 ostatnio odbył się konkurs plastyczny. W Gryfowie Śląskim, przy drodze krajowej numer 30 na terenie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości powstaje pierwszy zakład pracy. Docelowo zatrudnienie w firmie produkującej solary ma znaleźć kilkanaście osób. Umowa pomiędzy gminą Gryfów Śląski a firmą produkującą solary podpisana została w ubiegłym roku, natomiast w momencie, kiedy warunki atmosferyczne pozwoliły na budowę, rozpoczęło się stawianie zakładu. Po stronie gminy należeć będzie jeszcze doprowadzenie wody na ten teren i wybudowanie drogi dojazdowej. Aktualnie na wodę mamy już dokumentację i zlecony dzisiaj, akurat dzisiaj będzie zlecony przetarg na doprowadzenie po prostu wody. Natomiast na drogę no, to jest w trakcie dokumentacja, ale na razie woziliśmy tam tłuczeń, a ten przyszły, a w zasadzie obecny już inwestor, Eco Solar Energia, też nawiózł gruz, bo teren jest taki dość grząski. Zakład powstaje na wydzielonym terenie strefy wchodzącej w skład kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości. Gmina myśli także o rozszerzeniu strefy o kolejne działki, póki co należące do Agencji Nieruchomości Rolnych. Strefa ma 3 hektary 24 ary, a możliwość poszerzenia i spora te tereny przez agencję są zarezerwowane. No wiadomo, że to musimy te tereny nabyć pod strefę aktywności gospodarczej, a w zasadzie jest to strefa, specjalna strefa ekonomiczna małej przedsiębiorczości. Tutaj współpracujemy bardzo aktywnie z panią prezes zarządu Iwoną Krawczyk i ona nas tu bardzo wspiera i pomaga. Budowa nowych zakładów pracy to dla władz gminy same dobre wiadomości. Po pierwsze to wpływy do budżetu z podatków, po drugie nowe miejsca pracy. Według danych statystycznych obecnie bezrobocie na terenie Gryfowa oraz poszczególnych sołectw wynosi aż 20%. Tą wiadomością kończymy. Dzisiejszy poniedziałkowy serwis informacyjny, kolejny już jutro. Już za chwilę zapraszam na konkurs dla telewidzów Telewizji Dami. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Tekstylny Grena zaprasza na ulicę Jasną 12 w Jeleniej Górze. W naszej ofercie znajdziecie Państwo różne wzory firan, zasłon, kolekcje pościeli, kołdry, poduchy, bogaty wybór ręczników, rolet, a także dodatki, które spowodują, że każde wnętrze będzie wyjątkowe. Mając na uwadze różne wymagania naszych klientów, na miejscu oferujemy możliwość skorzystania z usługi krawcowej. Grena. Spełniamy marzenia o pięknym wnętrzu.